kreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na taki lookbook, na przegląd moich rzeczy sportowych do fitnessu i po prostu tak do spędzania wolnego czasu, relaksu takiego na sportowo, jakieś wycieczki na przykład. Oczywiście wszystkie stroje będą z lumpeksu. Ewentualnie są to stroje jakieś tam z Allegro czy z Vinted, ale 95% to są stroje z second handu. Zapraszam. Moi drodzy, postanowiłam nagrać ten program, bo jest już wiosna, no w każdym razie kalendarzowo, i często na wiosnę jest tak, że mamy ochotę zacząć jakąś aktywność fizyczną, czy to ze względu na lato, żeby schudnąć do stroju kąpielowego, czy po prostu mamy większą ochotę, żeby się ruszać, wyjść na zewnątrz. No i ja nie jestem wyjątkiem. Oczywiście, że na wiosnę zawsze bardziej chce mi się uprawiać czy jakieś sporty, czy chodzić na wycieczki, na spacery. I no i też nie ukrywam, że w domu robię jakieś takie aktywności. Chociaż powiem Wam, że żałuję, ale jeszcze nie mam takiej rutyny sportowej. Chciałabym albo zapisać się na coś regularnie, bo to jednak motywuje dodatkowo, albo po prostu mieć w domu jakiś taki motywator w postaci czy jakiegoś programu ćwiczeń czy coś. Zastanawiam się nad tym. Na razie ćwiczę różne rzeczy i dosyć nieregularnie, ale teraz na pewno zacznę już jakieś bieganie i tego typu rzeczy na tarasie. Czasem uprawiam jogę, mam swój taki zestaw ćwiczeń. No i po prostu też bardzo lubię tańczyć. Powiem Wam szczerze, że to jest moja ulubiona forma sportu. Chodziłam kiedyś na balet nowoczesny, tak zwany jazz ballet. I, no i bardzo to lubiłam, naprawdę bardzo. Teraz nie mogę tego ćwiczyć ze względu na kręgosłup, bo mam pewne pozycje zakazane, ale sama ćwiczę, sama tańczę do muzyki, czy po prostu bardzo lubię taką formę sportu. Niekoniecznie właśnie takie same jakieś bieganie czy ćwiczenia. Moi drodzy, pokażę Wam moje stroje i też to będą takie stylówki sportowe. To, co noszę właśnie czy na zewnątrz do biegania, czy do lasu, czy na wycieczki, czy w domu, kiedy po prostu mam ochotę na większą aktywność, a nawet do szkoły, kiedy czasem moje zajęcia, jeśli oczywiście są zajęcia stacjonarne, są związane z jakąś taką większą aktywnością, czy to są wycieczki szkolne, czy czasem mam zajęcia teatralne, na których również mam elementy tańca i ruchu scenicznego. Bardzo często zdarzały się zajęcia, gdzie właśnie tam zahaczało o taniec, o choreografię i o tego typu sprawy. Kochani, no i bardzo Was zachęcam do poszukiwania strojów do fitnessu, strojów sportowych w lumpeksie, bo można kupić super fajne rzeczy, markowe. Zobaczycie, że te rzeczy, które tu ja mam, to są naprawdę markowe rzeczy, same dobre marki, i za to byście naprawdę musieli zapłacić kupę kasy w sklepie, jakbyście to kupili nowe, a czasem praktycznie nieużywane rzeczy albo bardzo mało zużyte rzeczy można kupić w lumpeksie za grosze, za 5, 10, 15, 20 zł, czyli za ułamek tego, ile kosztują one w sklepach sportowych, czy w sklepach takich specjalizujących się w takiej odzieży. Zacznę od, co ciekawe, zacznę od biustonosza sportowego. Jeden mam na sobie, ale to akurat jest mój biustonosz taki dwustronny, kiedyś kupiony w Avonie, w dawnych starych czasach, kiedy jeszcze się zajmowałam Avonem. No ale już całkiem teraz odeszłam od tego, bo jednak zwracam teraz dużą uwagę na ekologię. I kupiłam sobie taki dwustronny biustonosz, on ma, zobaczycie go gdzieś tam też pod spodem w jakiejś stylówce. Z jednej strony jest taki ciemnoróżowy, z drugiej strony jest cały czarny. I to jest praktyczne, ja go bardzo często noszę właśnie jak jestem w domu, ale jak chcę właśnie być tak na sportowo ubrana albo coś ćwiczę. Natomiast teraz pokażę Wam z lumpeksu takie coś. Bardzo, bardzo fajny, kupiony w zeszłym sezonie w lumpeksie za chyba 5 zł, 6 zł chyba. USA Pro, rozmiar 8, i naprawdę jest super, bo zobaczcie, on ma wkładki takie troszkę usztywniane, to nie jest żadnymi fiszbinami, to jest typowo sportowy, podtrzymujący biustonosz, bardzo właśnie obcisły, ale wygodny, nie ma męki z wkładaniem tego, żeby to przecisnąć przez głowę i jeszcze potem dwa razy tyle ze zdejmowaniem, i ma bardzo fajny wzór i kolor, bardzo mi się podoba, taki fioletowo-różowy z elementami turkusu. Super podtrzymuje, ma taką dziurkę tutaj, typową właśnie dla takich bardzo sportowych biustonoszy już. No i naprawdę fajny, fajna też marka USA Pro, widziałam na internecie nowe takie ich rzeczy, też wcale nie aż tak tanie. I naprawdę jest super, i zobaczcie tutaj w stylówce do leggingsów, w sensie w stylówce, w zestawie z leggingsami, które zaraz Wam przedstawię też. Też z lumpeksu, oczywiście bardzo kolorowy zestaw, ale co ciekawe,
zgadza się kolorystycznie. Tu inne trochę wzory, ale kolory są bardzo podobne. No i zauważcie, że wszystkie te ciuchy praktycznie, które tutaj Wam pokażę, są w pewnej kolorystyce, którą ja lubię, więc ja też jakby nie biorę wszystkiego, co jest w lumpeksie, byle to był strój sportowy. Ja też takie stroje sobie dobieram kolorystycznie, żeby to tworzyło fajne zestawy. I zazwyczaj one są w podobnych kolorach, jak o mnie chodzi, czy to są turkusy, czy fiolety, czy róże, bo po prostu ja takie rzeczy do sportu lubię, w takich kolorach i też jak kupuję jakiś element, to biorę pod uwagę to, że te inne rzeczy mam w podobnych odcieniach, więc po prostu sobie już kompletuję takie zestawy kolorystyczne. No i bardzo fajna zdobycz i od razu pokażę Wam tutaj tą bluzkę, którą mam na sobie i którą w następnej stylówce właśnie mam założoną na wierzch. Jest ekstra ta bluzka, to jest Puma. I to jest wiskoza, kochani, z jakimś tam dodatkiem elastanu, ale jest super, że to nie jest taki poliester, to nie jest takie całkowicie sztuczne, plastikowe. Mimo, że te stroje są jednak oddychające, te sztuczne, ale ja nigdy nie lubię takich w 100% sztucznych strojów. I ubieram je tylko naprawdę, jak już na przykład jak idę na dłużej biegać albo na rower i to faktycznie się jakoś wtedy sprawdza. Potem to wrzucam do pralki. Ale ta koszulka akurat jest przesuperowa i ma bardzo fajny zestaw kolorów. Jest taka nowoczesna, troszkę dłuższa. Bardzo fajnie, że ma tu rękawki też i właśnie też się w niej człowiek tak nie poci, bo no bo to jest wiskoza, jest mega przyjemna w dotyku. Właśnie nie jest taka sztuczno-plastikowa. Także ekstra. No i właśnie pierwszy zestaw jest z takimi leggingsami, które kupiłam w lumpeksie w zeszłym sezonie i to jest ProTouch. Fajne. To są takie właściwie nawet młodzieżowy rozmiar, bo 158 na 164 i one są całkowicie już takie sztuczne. Marka, linia Dry Plus, Climate Regulation. No i rzeczywiście one są fajne na takie różne dziwne pogody, bo super i dosyć oddychają i są takie też raczej ciepławe, także nie marznie się w nich specjalnie, nawet jak jest trochę zimniej. No typowo sportowy wzór, krój i bardzo podoba mi się ten kolorowy, taki miszmasz kolorystyczny właśnie tutaj na tych leggingsach. Czasem mam ochotę na takie wesołe te kolory, żeby jeszcze dodało mi to energii. Nie wiem jak Was, ale mnie na przykład takie noszenie, włożenie takiego stroju sportowego mnie motywuje do sportu. Nie wiem jak to jest, ale pewne typy ubrań nadają tak jakby trochę też charakteru, nadają taki nastrój. Jak na przykład jestem w nastroju romantycznym, to zwykle wybieram sukienki, spódnice, a właśnie jak chcę się zmotywować do ruchu, czy właśnie jestem w nastroju takim aktywnym, to częściej wybieram takie sportowe stroje i one dodatkowo dają mi tą motywację jakąś tam ekstra, żeby ćwiczyć, żeby coś takiego aktywnego sobie robić. No i ciekawa jestem, jak się Wam to podoba. Zauważcie, że ja tu jestem na bosaka, bo na razie te stroje, co pokazuję, pokazuję bez butów, bo jak ćwiczę w domu, to nie wkładam obuwia, nawet sportowego, bo dużo wygodniej ćwiczy mi się na bosaka. Jak mi jest trochę zimno, to takie ocieplacze tutaj sportowe na dole sobie wkładam też. No i tak. Kochani, a tu jeszcze dodatkowo w jednej stylóweczce, w jednych zdjęciach mam... Ja mam taką bluzę, jak mi jest trochę chłodno, albo na przykład jestem już w stroju sportowym, ale jest trochę chłodno w domu, to sobie narzucam bluzę Salomona, też z lumpeksu, pokazywaną w zeszłe wakacje. Kupiłam ją za 12 zł w lumpeks, troszkę to ubrudzona, ale nic się nie dzieje. Naprawdę, była nówka Salomon, oryginalna i jest bardzo, bardzo miła, z takiej bardzo przyjemnej bawełenki, z kieszeniami, no i taka troszkę oversize'owa, bo to jest rozmiar L i bardzo dobrze, bo taka sportowa bluza powinna być oversize'owa. Powiem Wam, że szukam teraz fajnej bluzy krótkiej, takiej już zupełnie krótkiej, do pasa, żeby można było to do tych dresów z wysokim stanem nosić, które widzieliście niedawno w moich stylóweczkach. No i przypomnienie właśnie tych dresów. Tu Wam dam przebitkę, więc właśnie to jest też jeden z tych ciuchów takich sportowych, które chętnie będę nosić w tym sezonie, szczególnie jak będzie chłodniej. No i właśnie planuję sobie kupić albo obciąć inną bluzę właśnie tak, żeby mieć taką krótką, lekko oversize'ową, ale właśnie krótszą do pasa bluzę. Jeszcze tak przy okazji chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj specjalnie praktycznie się nie pomalowałam. To jest jedynie zmatowiona trochę cera, żebym mogła po prostu się tak nie świecić w kamerze.
kamerze. Natomiast właśnie specjalnie jestem taka tak jakbym ćwiczyła, tak jakbym szła ćwiczyć. Czyli jakieś tam ewentualnie korekcja cieni, jeżeli będę gdzieś jednak wybiegać z tego domu pod oczami, ale generalnie po prostu chciałam, żeby to wyglądało naturalnie, tak właśnie jak do takich ćwiczeń czy do takich strojów bym wyglądała. Także sorry, jeśli wyglądam trochę słabiej niż zazwyczaj. Kochani, idziemy dalej. Kolejne leginsy. Leginsy z zeszłego lata, znowuż kupiłam je i pokazywałam w tym samym holu co tą bluzę Salomona. To są Brooksy, firma Brooks XS-ka. Są na mnie dobre, mimo że to jest XS-ka, to powiem Wam, że całkiem spoko, nie mam problemu z ich wkładaniem i one są takie też systemowe. Tutaj mają taki zamek na jakieś pewnie dokumenty, jeżeli ktoś daleko biega czy coś. No i mają tym razem, to są takie już troszkę grubsze. Mają takie zameczki z tyłu, żeby je zdjąć, to trzeba troszkę rozpiąć te zamki, bo są bardzo wąskie na dole i jeszcze dodatkowo mają takie gumki tutaj. Więc to już jest coś takiego no, fajnego na rower w sumie, ale też jeżeli się jest chłodniej, to fajnie się w tym biega, bo one też dosyć fajnie tak formują sylwetkę, ściągają brzuch i to jest dobre w sporcie. Fajny kolor, bardzo mi się spodobało to, że ten pas ściągający jest tutaj w takim fioletowym kolorze. No i zobaczcie, mają takie też tutaj odblaski, tak ukośnie naszyte, co jest fajne, też mi się to bardzo podoba. No i też do tego samego sportowego biustonosza i tutaj mam taką koszulkę, bardzo mi się podoba ta koszulka też. Też Dry Plus firma i to jest ta sama marka, co Wam wcześniej pokazywałam. Taka z taką siatką z tyłu jakby trochę. To jest sztuczna koszulka, ale bardzo mi się podoba. Jej długość jest taka troszkę dłuższa, bez ramionczek i tutaj właśnie ma tą siateczkę, więc ona jest ekstra na lato, bo naprawdę w ogóle się w niej człowiek nie poci, mimo że to jest sztuczne. No i ma bardzo ładny kolor, który mi się mega podoba. Też kosztowała około 10 zł, czy nawet 8 zł ta koszulka. To były naprawdę jakieś takie śmieszne sumy. I zobaczcie, też od razu tutaj mam kurtkę, no bo nie ukrywajmy, jak jest troszeczkę chłodniej, też można iść biegać, czy ćwiczyć coś, czy iść sobie na przechadzkę do lasu. No i na przykład mam taką kurteczkę superową Adidasa, którą kiedyś kupiłam za 18 zł, to już było naprawdę chyba z 8 lat temu, bardzo dawno. Ale bardzo fajna kurtka i zobaczcie tutaj nawet, ona jest taka jakby przezroczysta po wierzchu, z tyłu ma wzory na takiej siatce nadrukowanej. To jest super, bardzo mi się to podoba wizualnie i te żółte odblaskowe zamki też mi się mega podobają. I w ogóle Adi Zero jest to taka nie marka, tylko linia. I zobaczcie tutaj, jak to fajnie wygląda, jak się oddalę z tyłu, widać te wzory, które prześwitują spod spodu jakby. Fajne, do tych leginsów, które mają też takie właśnie te odblaski ukośne, podoba mi się to. No i tutaj do tego akurat już włożyłam sobie coś na zewnątrz, czyli moje buty do biegania i do sportu właśnie. To są Reeboki Real Flex. Naprawdę fajne podeszwy, to bardzo brudne, bo ja dużo w nich w zeszłym roku chodziłam i biegałam. Takie bardzo przyczepne podeszwy. No i są z takiej siatki cieniutkiej, także to jest w ogóle przezroczyste i nic się noga w tym nie poci, bo to jest tylko taka siateczka rozpięta oczywiście na jakiejś tutaj obudowie w środku, ale naprawdę, ja to w lecie w upały nawet nosiłam i w ogóle nic się z tym nie dzieje. Także naprawdę bardzo mi się podobał też kolor tych butów i chyba zapłaciłam za nie 35 zł, więc jak na lumpex to nie mało, no ale jak na takie buty systemowe i to bardzo ładne, w super stanie, no to i tak mega, mega tanio moim zdaniem. Jestem bardzo zadowolona z tych butów i od razu zobaczcie tutaj moją też taką superową zdobycz, kurtkę sportową, która też bardzo świetnie się sprawdza do biegania, bo już w niej biegałam. Winęłam, żeby Wam pokazać, jak mała jest w filmiku. Karimor, czyli mega dobra firma, możecie sobie sprawdzić na internecie. Ja znam tą firmę już od bardzo dawna, taka sportowa. Właśnie Karimor Run, to jest do biegania typowo. Rozmiar 10 X-Lite i rzeczywiście to jest na taką na lato, jeżeli jest jakaś lekka mrzawka, trochę tak jest mniej przyjemnie, ale to w ogóle mega oddycha i wszystko tutaj w tej kurce jest superowe, zobaczcie, ma takie dodatkowe ściągacze w środku, różowe, no kolor w ogóle jest super i on się niestety wkłada przez głowę, ale to jest tak lekkie jak bluza, więc w ogóle nie ma problemu. No i oczywiście ma wszystkie możliwe systemy, tu ma wietrzniki, tu ma jeszcze taką kieszonkę na coś, żeby sobie schować.
i ma taki bardzo szczelny kaptur na wypadek właśnie czy jakiejś mrzawki, czy jakiegoś lekkiego wiatru. Ja tutaj w jednym miejscu zakładam ten kaptur, nie przemyślałam sprawy włosów trochę do tego filmu, wybaczcie, że one mi tam musiałam je powsadzać. Normalnie bym się uczesała w warkocz albo w kucyka do ćwiczenia, nie wiem dlaczego nie pomyślałam o tym. No i tutaj jest też bardzo fajna kieszonka i zameczek, bo po rozpięciu tego zameczka po prostu łatwiej jest to zdjąć i włożyć na siebie. O, tak się zapina. Przepiękna rzecz, naprawdę. I te kurtki są naprawdę drogie. Patrzyłam na to na nowe. I takie kurtki nawet można kupić nowe, więc w ogóle też jak się Wam podoba, to możecie sobie kupić po prostu też nową. Ale ja się bardzo cieszę, że kupiłam ją za jakieś właśnie dwie dychy w Lumpeksie. To jest super zdobycz. No i widzicie, jak to się zwija na taką maleńką kosteczkę. Jak zobaczycie też zresztą w filmiku. No i super pasuje do moich butów w ogóle. To też jest szczęście, żeby trafić na takie kolory podobne. Kochani, no a tymczasem jeszcze chcę Wam pokazać tutaj, bo nie zawsze noszę takie bardzo, bardzo sportowe, takie typowo sportowe rzeczy już. Czasem po prostu chcę takie rzeczy na luzie, ale żeby one były też oddychające, bardzo wygodne. No i przykładem są leginsy, które mam na sobie, to nie są leginsy z Lumpeksu, więc tak tylko abstrahując, jakbyście szukały bardzo fajnych, sportowych leginsów, super modelujących sylwetkę, ale w kroju spodni, bo one tutaj mają normalnie kieszonki takie jak jeansy i mają wszystkie szwy takie spodniowe, są tak jakby uformowane nawet z takim pseudorozporkiem z przodu, to ja Wam bardzo polecam te leggings, one są niestety drogie i ja jeszcze je kupiłam chyba 3 lata temu. To jest Gatta Revolution, taka firma, i to są takie z kofeiną, niby odchudzające leggingsy, bardzo cienkie, trochę są przezroczyste z tyłu, więc nie polecam Wam do czarnej bielizny pod spodem, albo do kolorowej, albo zupełnie cielistą, albo takie szorciki czarne, majtki w formie szorciku, wtedy nie będzie Wam prześwitywać. Ale ja bardzo lubię te leginsy, bo one ekstra wyglądają na sylwetce i najczęściej do czegoś takiego noszę właśnie albo sportowy stanik i koszulkę. Tutaj pokażę Wam się w takiej zwykłej koszulce z Divided, czyli pod marką H&M. Takiej do pasa po prostu sportowej. Tak bym pewnie się ubrała po domu chodząc sobie. Do szkoły bym tak raczej nie poszła. Ale jeżeli bym jechała na wycieczkę albo szła właśnie na zajęcia takie teatralne, to często włożyłabym taką oversize'ową bluzę do tego, oczywiście może być inna, ale przykładowo taką, ja tu sobie naszyłam swoje aplikacje, jak to ja, jest bardzo wygodna, to jest bluza z Zary, bardzo, bardzo stara, ale w ekstra stanie, przepraszam, nie z Zary, przepraszam bardzo, Only, czy też super marka. No i jest super jakościowa, bo ona była prana chyba już 40 razy, a w ogóle nic się z nią nie dzieje. To fakt, że piorę ją w rękach ze względu na te aplikacje teraz. Ale jest bardzo długa, obszerna i super się czuję w niej do takich sportowych rzeczy. No i do tego mam takie buty, tutaj pokażę Wam przebitki, typowo do tańca. Zobaczcie, one mają nawet takie podeszwy z przerwą jakby tutaj. Na środku tej podeszwy nie ma, bo to są takie do tańca nowoczesnego, do ćwiczenia jakichś takich sportów tanecznych, nowoczesnych. I one się ekstra sprawdzają, są bardzo, bardzo wygodne, są ze skóry i takie buty są naprawdę drogie, a ja je kupiłam za 20, chyba 2 złote w second handzie oczywiście. I cały czas je noszę chyba już od 4 czy 5 lat właśnie na wszystkie tego typu moje zajęcia czy wyjścia. Nawet nieraz idę w nich do lasu, bo są bardzo wygodne, mięciutkie, także zabieram je na wycieczki szkolne, jak kiedyś były wyjazdowe jeszcze. Jestem bardzo z nich zadowolona i polecam Wam takie buty, są przewygodne, dużo lepsze niż sneakery, te takie typowe do łażenia po mieście, bo to w tym się tylko noga poci. Ja szczerze powiem, ja nie znoszę sneakerów, nie znoszę tych butów takich sportowych z wkładkami sztucznymi w środku. Dla mnie to jest męka, się w tym, jest mi za gorąco, te wkładki wszystkie, to człowiek się zapaca tylko i nie. Nie dla mnie, oczywiście nie mam nic do ludzi, którzy to noszą i nawet mi się to czasem podoba stylowo, po prostu ja nie jestem w stanie tego nosić, ja muszę mieć stopy wolne, oddychające, no ale koniec dygresji na mój temat jakby, moich upodobań. I do tego jeszcze pokażę Wam tutaj moją też sportową kurtkę, kolejną, tylko to już nie jest do uprawiania sportu, po prostu w stylu sportowym, to jest nieprzemakalna, taka szczelna kurtka.
Nazywa się Yu Dian Shiku. Pewnie to jest jakiś chiński, ale jakaś oryginalna firma. To nie jest jakaś tam taka taniocha, bo naprawdę ma porządny materiał. I nie wiem, czy wy to zobaczycie. Może uda mi się zrobić zdjęcie w innym świetle. Ona jest szara, a wręcz nawet ciemnoszara w taką zebrę. Ale ponieważ ona jest cała odblaskowa, to wy będziecie ją widzieć jako białą. Praktycznie jako białą, bo po prostu te lampy i światło z okna powoduje, że światło się odbija i ona wygląda po prostu jak biała. A naprawdę uwierzcie mi, że to jest szary kolor. Ja to widzę tu na żywo jako taki popielato-szary. Także fajna rzecz, bo jest długa i właśnie na przykład na taką długą bluzę już mogę sobie ją włożyć, zapiąć. Super rzecz na właśnie wycieczki, na jakieś spacery, właśnie nieprzemakalne z kapturem. Ekstra, bardzo mi się udało i też chyba zapłaciłam jakieś marne grosze w lumpeksie w zeszłym roku. I pokazywałam ją też kiedyś w holu. No i kochani, na koniec chcę wam jeszcze pokazać męskie rzeczy, bo co prawda nie będą przymierzone, ale przypomnę wam, bo też były kiedyś w holach, Wiktorowi kupiłam taką super koszulkę Salming, szwedzka jakaś, szwedzka albo po prostu, przepraszam, skandynawska jakaś firma, Natural Running i jest mega fajna, taka czarna koszulka z takimi odblaskowymi nitkami, jest nowa, jeszcze metka, bo jeszcze ona była późno kupiona, jeszcze nie była nigdy używana, jeszcze nie biegał w niej, więc jest jeszcze nadal nowiutka, wyprana, ale nowiutka. Metka nie odpadła, bo jest bardzo porządna. Jak widzicie, to naprawdę jest taka super fajna, markowa rzecz. I też zapłaciłam za to chyba, naprawdę, to było chyba w Topczycach na wyprzedaży, więc chyba po 5 zł albo nawet po 2 zł. Jakiś bardzo, bardzo tani pieniądz to był. No i jeszcze męska kurtka, też z zeszłego sezonu. Kupiłam też dla Wiktora, żeby sobie właśnie mógł nie biegać czy iść do lasu. To jest Umbro, dobrze myślałam. To jest Umbro, bardzo fajna, czarno-biała, taka nowoczesna kurtka, szczelna też, przeciwwiatrowa, ale na lato. Ma ściągacze, ma fajny kaptur, no i ogólnie spodoba mi się styl i też ma taką siateczkę sportową w środku. Tu ma taki znaczek odblaskowy, także też fajny zakup i też było to bardzo tanio, też koło coś niecałe 20 zł chyba kosztowało. Także można i męskie kupić. No i pokażę wam jeszcze ulubione obecnie buty mojego Wiktora też, Nike. Nike Training. I to są też takie typowo sportowe buty, chyba trochę w damskich kolorach, ale rozmiar jest męski jak najbardziej, 40 coś tam. I bardzo fajne kolory. Mi to w ogóle nie przeszkadza, że różowy czy łososiowy, z czarnym szczególnie jest dla mężczyzny. I one są również właśnie z takiej siatki jak te moje Reeboki. Mają taką właśnie siateczkę, która tu oddycha w tym miejscu. Ekstra buty do właśnie do biegania czy do sportu. Także polecam wam, kochani, polujcie na sportowe rzeczy w lumpeksach. Ja na co dzień noszę dużo bardziej naturalne te rzeczy. Mam też takie po prostu z lumpeksu chyba 4 pary takich leginsów bawełnianych, nawet jedne z wysokim stanem. No i naprawdę bardzo fajnie. Bardzo fajnie się w tym chodzi i na co dzień wolę nawet te naturalne, ale tu chciałam wam już pokazać tą taką bardziej systemową odzież, która jest po prostu droższa, jak chcecie kupić ją nową. Także zachęcam wszystkich do takiego polowania i motywujmy się, wkładajmy te sportowe ubrania, bo się będzie nam bardziej może chciało wtedy robić coś ze swoim ciałem i ze zdrowiem oczywiście, bo to jest bardzo zdrowe, żeby się dużo ruszać. Kochani, serdecznie was już zapraszam na następny haul. Mam też bardzo piękne akcesoria, naprawdę mega, mega rzeczy mi się udało kupić bardzo, bardzo tanio. Przepiękne torebki, buty i jakieś takie różne drobiazgi również do domu, które pokażę wam już następnym razem. No i oczywiście serdecznie zapraszam na kolejne stylówki. Prawdopodobnie już to będą stylówki Riverdale, chociaż jeszcze nie na 100% to mówię. Do zobaczenia, kochani, cześć! Pozdrawiam Wolka.